denerwująca, którą pan wspomniał, że zabrał dziecko w wieku przedszkolnym, to pan pytał o to, czy pan może zabrać dziecko, czy pan na własną rękę zabrał? Dziękuję pani mecenas za to pytanie. Wysoki sądzie, dziecko na wyjazd wziąłem w dzień. Za zgodą matki czy bez? Nie, zaraz chciałem. Ale to nie jest proste. Ja miałem zasądzone przez sąd wtedy. Nie, takie jest pytanie, proszę na nie odpowiedzieć, jeżeli pan umie. Tak czy nie? Nie da się tak odpowiedzieć. Miałem zasądzone przez sąd kontakty. Następne pytanie, proszę. Panie uczestniku, złożył pan wniosek dowodowy o dopuszczenie do opinii, z opinii biegłych sądowych. Złożył pan wniosek dowodowy o ustanowienie domoletniego kuratora. Procesowy. Czy pan te wnioski podtrzymuje? Tak, wysoki sądzie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. I na wniosku dowodowym jeszcze raz poradzę, że uczestnika po przyjęciu nasza pominięcie. Nie wnoszę do wyjaśnienia sprawy. Do sprawy pani Madziu, karta 24. Znaczy ja myślę, że wysoki sądzie zaprzeczam temu, bo myślę, że chciałem tylko zaprzeczyć. Dziękuję. W tym miejscu przewodnicząca poucza uczestnika, panie uczestniku, proszę wstać. Tak. O zachowanie na sali poważnym spokoju. Tak robię, wysoki sądzie. W przypadku dalszych naruszeń będzie pan wydalony z sali. Proszę sobie usiąść. Przepraszam, ale nie wiem, czy coś złego zrobiłem. Znaczy nie wiem, co zrobiłem złego. Przepraszam. Czy pan był poproszony przez przewodniczącą o zabranie głosu? Wysoki sądzie, nie jestem prawnikiem. Pan to rozumie. Nie rozumiem, nie jestem prawnikiem. Pani mecenas wstaje, krzyczy, a ja nie mogę odpowiedzieć też. I czekać, aż przewodnicząca poprosi pana o głos. Ja tylko chciałem... Czy mogę teraz zabrać głos? Dobrze, dziękuję, przepraszam.